Ja się zastanawiałem na tym, jak wygląda prawo autorskie w kontekście tego powstawania OSE. Ponieważ jakby nie było, ma być dostęp, tutaj przed chwilą padło, ma być to chmura, ma być dostęp do tego, co jest za darmo. Są takie portale Kultura Dostępna, są uwalniane różnego rodzaju lektury. Jak to wygląda legislacyjnie, regulacyjnie? Czy jest w ogóle kraj do tego przygotowany, żeby to wszystko tak działało? Niewątpliwie kwestia prawa autorskiego w koncepcji cyfryzacji edukacji szeroko rozumianej wymaga odrębnego podejścia i odrębnych zmian w regulacjach. Czy z całą pewnością, żeby edukacja cyfrowa miała sens, musi mieć ten content, wsad edukacyjny, który musi dostępny być dla nauczycieli i uczniów w każdym miejscu w Polsce. Czyli cyfryzowane zasoby, choćby Biblioteki Narodowej, Filmoteki Narodowej, archiwa cyfrowe Polskiego Radia czy Telewizji Polskiej, żeby one mogły być dostępne dla uczniów w procesie edukacyjnym do wykorzystania na lekcjach, to niestety musi być zrobione, udrożnione. Nauczyciel musi mieć świadomość, absolutną pewność, co może zrobić legalnie, co pokazać, co udostępnić uczniom w ramach procesu edukacyjnego, a gdzie ta granica już jest postawiona i gdzie już ewentualnie ryzyko wyjścia poza legalne użycie. Więc tu z całą pewnością jeszcze jest wiele do zrozumienia, jeśli chodzi o kwestie regulacyjne, ale najwięcej do zrozumienia w tej kwestii jest, ażeby właśnie zapewnić ten content, czyli żeby digitalizować zasoby, żeby one w procesie edukacyjnym były do wykorzystania przez nauczycieli i uczniów.